Cześć, Wojtek Jabłoński z tej strony. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o mojej 30-letniej pacjentce, która trafiła do mnie z takim ostrym bólem w plecach, promieniującym w obie nogi. Miała już problemy z plecami od paru lat, ale takie nawracające, jakieś takie rozlane w plecach, promieniujące trochę w pośladki, a dwa tygodnie przed wizytą naszą ten ból stał się bardzo ostry i z tych pleców zaczął się rozprzestrzeniać na pośladki, uda i łydkę. Jeżeli trafi do Was pacjent z ostrym bólem pleców promieniującym w obie nogi, to powinna Wam się zapalić taka lampka bezpieczeństwa i powinniście go wysłać od razu na rezonans, jeśli tego rezonansu nie ma ten pacjent, ponieważ przepuklina, jeśli się tworzy, to jeśli jest tak stopniowo się powiększa, to najpierw daje objawy takie centralne, jeśli się tworzy tylnocentralna. Jeśli tylnoboczna od razu, to od razu idzie na jedną stronę, ale jeśli stworzy taka tylnocentralna, to najpierw daje taki rozlany ból na środku pleców, może promieniować w pośladki. Później zwykle przez więzadło podłużne tylne jest spychane na którąś ze stron i zwykle daje objawy w którąś ze stron, czy w nogę, lewą czy prawą i coraz bardziej oczywiście to może schodzić coraz niżej w nogę. A tu była pacjentka, która z ostrego bólu pleców zgłosiła mi od razu ostry ból w obu nogach. Więc tak się zachować może albo olbrzymia przepuklina, która uciska od razu na korzenie z dwóch stron, albo może się też zachowywać jakaś poważna patologia, która w kanale kręgowym rośnie i zajmuje miejsce w kanale i uciska na struktury nerwowe. Także to jest taki objaw bardzo niepokojący i powinno się tego pacjenta wysłać od razu na badania obrazowe. No i tak też zrobiłem. Zbadałem oczywiście ją na tej wizycie i te jej objawy nasilały się przy testach specyficznych segmentu L4-L5, no ale była cała obolała, więc jak dotykałem tego kręgosłupa i badałem, to i ten segment L3 był obolały i segment L5 S1 też, no ale faktycznie ta czwórka była najbardziej objawowa. Zobaczcie, co znalazłem po tym, jak wróciła do mnie z rezonansem. Jeżeli teraz zobaczymy na rezonans kręgosłupa lędziowego, to zobaczcie, tutaj oczywiście można powiedzieć, że tutaj mamy dehydratację, tak, odwodnienie trzeciego, czwartego i piątego dysku. Oczywiście, że to widać, obniżenie też przestrzeni międzytrzonowej, no i wysokości dysków. No ale oczywiście rzuca się w oczy od razu wyraźnie tutaj taka duża przepuklina na poziomie L4-L5. Jakbyśmy ją sobie w największym, czy poobracam, żeby zobaczyć, gdzie jest największa, tu. Jeśli byśmy ją sobie tak na szybko zmierzyli, to zobaczcie, ona ma tutaj śmiało około centymetra, a dokanałowo około 8 mm, więc kawał przepukliny. Jeżeli sobie teraz na nią spojrzymy w płaszczyźnie poprzecznej, już wejdziemy na segment L4-L5, tak powinno wyglądać normalnie ten segment, na L2-L3 Wam pokażę. Dysk powinien być wklęsły w środku, ciemniejszy na zewnątrz, jaśniejszy w środku. Tu macie kanał kręgowy, miejsca dla korzeni nerwowych, stawy międzykręgowe i tył kręgu. Idziemy na L3, też jakaś szerokopodstawna już. Widać, że trochę w zachyłkach ciaśniej, ale jakbyśmy popatrzyli do otworów międzykręgowych na jedną i drugą stronę, to widać, że nic się tam takiego nie dzieje. Korzeń ma dużo, dużo miejsca. Schodzimy na ten najbardziej nas interesujący poziom L4-L5. No i zobaczcie. Tu powinien się kończyć ten dysk. To wszystko to jest ta przepuklina, która dała objawy obustronne tej pacjentce. Na szczęście ona ma bardzo szeroki kanał kręgowy w tym miejscu. Jakbym zmierzył od tego miejsca, to naprawdę dobrze dla niej, bo anatomicznie ma bardzo duży kanał. Więc tak duża przepuklina może jeszcze nie dawać takich tragicznych objawów. Czy w zachyłkach był ucisk? Nie miała chyba tutaj konfliktu na tym poziomie L4. No nie, zobaczcie, tu korzeń z lewej strony ma dużo miejsca jeszcze, nie jest uciśnięty. I z prawej, no z prawej trochę ma mniej miejsca, ale też sobie radzi. No i trafiła do mnie z tym rezonansem. Jak zacząłem ten rezonans, to oczywiście, że popracowaliśmy i troszkę jej te objawy udało się zmniejszyć. Jak sobie polegiwała i mniej obciążała te plecy, to było całkiem przyzwoicie, ale jak trochę więcej pochodziła, czy dłużej posiedziała, to te objawy już się robiły takie, że nie dało jej się funkcjonować normalnie. Tu zresztą też widać taką zmianę na trzonie, już zobaczcie.
Oczywiście wysłałem ją do neurochirurga. Nie miała objawów takich, które kazałyby zaraz myśleć o operacji, bo i przewodnictwo nerwowe było ok, i motorycznie nogi były silne, czucie było w porządku. Czasami miała jakieś dziwne takie wyładowania, mrowienia, ale to tylko chwilowe, więc to znikało. Więc oczywiście dałem jej zalecenia, jak ma funkcjonować, żeby sobie tego segmentu nie przeciążać na co dzień, jak ćwiczyć, żeby mięśnie trochę wzmocnić, żeby on jak najmniej był obciążany. No ale to nie był to komfort życia zadowalający. No i naprawdę cierpiała. Wysłałem ją do neurochirurga, żeby ją też ocenił. Zakwalifikował ją oczywiście do operacji, ale nie pilnej. Musiała tam czekać koło roku na tą operację. I przez ten rok raz na jakiś czas praktycznie do mnie przychodziła, żebyśmy kontrolowali, czy nie pojawiają się objawy neurologiczne i czy tej procedury nie trzeba przyspieszyć. I zobaczcie, po pół roku, jak wyglądał ten rezonans. Zwykle takie przepukliny, jeśli mają tendencję do samoleczenia w odcinku nędziowym, to z mojego doświadczenia trwa to około 9 do 12 miesięcy, zależy jak duża przepuklina jest. Nie oczywiście, nie, czy to już jest sekwest, czy nie, czy ona się jeszcze ma, jeszcze, czy łączy się jeszcze zresztą przy dysku, bo jeśli się łączy, no to oczywiście jest dalej odżywiane. Jeśli to już jest sekwest i ten kawałek dysku się oderwie, no to już odżywiany nie jest i on się po prostu wchłania z czasem. No i zobaczcie, to jest rezonans po pół roku. Także z tymi objawami trochę walczyliśmy. Raz było lepiej, raz gorzej. Ale tych neurologicznych, groźnych na szczęście nie było. No i jak teraz popatrzymy na rezonans po pół roku, zobaczcie, że ta przepuklina mniejsza wcale nie jest. Nawet zrobiła się większa. Jak ona to zobaczyła po tym pół roku, no to trochę jej siły opadły. I już nie chciała czekać i stwierdziła, że chyba chce się zoperować, bo już jest na tyle zmęczona, że ma dosyć. Ale jeżeli popatrzymy teraz na tą przepuklinę, zobaczcie, że ona już ma trochę inny sygnał. Zobaczcie, tu jest jaśniejsza niż reszta dysku. Czekajcie, pokażę Wam to jeszcze w projekcji poprzecznej. Jeżeli mamy już inny sygnał na tej przepuklinie niż na reszcie dysku, to możemy właśnie oczekiwać, że to samo leczenie zacznie się teraz pojawiać. Ale no pacjentka, zobaczcie, ten dysk już też jest dużo jaśniejszy w tym miejscu ta przepuklina niż reszta dysku. To też możemy prognozować, no ale zobaczcie, no w kanale naprawdę jest gorzej. Ta przepuklina wyszła jeszcze bardziej i mimo tych naszych starań i dobrego prowadzenia, to zobaczcie, no w kanale już naprawdę dużo miejsca. I jak zobaczyłem tą przepuklinę i nie, objawy nie były gorsze, ale pacjentka naprawdę już była wymęczona, więc stwierdziliśmy, że faktycznie już nie ma co jej przeciągać i zdecydowała się faktycznie na operację. I słuchajcie, umówiła się już do neurochirurgów, została zakwalifikowana, trafiła już na oddział, no ale to było trochę później, bo ten rezonans, co Wam teraz pokazuję, to był marzec tego roku, a jak trafiła na oddział, to był maj, dwa miesiące później. I neurochirurdzy mieli nosa, bo chcieli jeszcze zobaczyć tą przepuklinę na świeżo. Też widzieli, że ten sygnał jest inny, że to się mogło zmienić i zrobili jeszcze tuż przed operacją, dosłownie dzień przed planowanym zabiegiem, jeszcze jeden rezonans. I uważajcie teraz, to jest rezonans właśnie najnowszy. Zobaczcie teraz na ten segment L4-L5. Widzicie? Tej przepukliny nie ma. Dwa miesiące od powiększenia tej przepukliny ta przepuklina się wchłonęła. I jak się sytuacja skończyła? No tak, że dziewczyna wyszła z tego szpitala i operacji nie miała. Także trafiła na ostatnim po prostu rzutem na taśmę na ten mechanizm samoleczenia. Tu oczywiście jak Wam tutaj obracam, widać, że tu jest jeszcze taki osteoficik, ponieważ ta przepuklina tam od paru lat była, więc trzon też się poszerzył, więc to też jak widać w linii trzonów, tu zawsze już będzie taki ślad, ponieważ tu jest ten dolny osteofit, do którego przymocowany jest dysk, więc to już tak będzie wyglądało. Ale zobaczcie, ile ma miejsca w kanale. Pokażę Wam jeszcze płaszczyznę poprzeczną. Także zobaczcie, że uchowało się dziewczę i to przepuklina jest jeszcze ślad. Mówię, to jest osteofit, jesteśmy już na kości, a dysk już jest taki szerokopodstawny pod. Zobaczcie, że kanał ma dużo, dużo więcej miejsca. W zachyłkach jest ciaśniej, ale akurat tam, gdzie wychodzą korzenie na tym poziomie, zobaczcie, miejsce jest i z jednej strony, i z drugiej strony. Także udało się bez operacji, mimo że ta operacja w zasadzie już wisiała w powietrzu. Także jak widzicie, czasami warto zaczekać, jeśli oczywiście ta jakość życia jest na tyle ok, że da się zaczekać. Jeśli nie ma groźnych objawów neurologicznych. Tutaj zaszło
doszło do wchłonięcia dysku, samoleczenia. Pacjentka już teraz tylko wymaga dobrego poprowadzenia, jeśli chodzi o prawidłowe obciążanie pleców na co dzień. No i regularnie musi ćwiczyć, żeby te mięśnie tułowia miała na przyzwoitym poziomie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybujmy kanał, daj łapkę w górę oraz zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w każdą środę. Pozdrawiam, Wojtek Jabłoński.